Cześć, siemanko, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy cyklopa z syndromem anemika. Mianowicie chodzi jakby chciał, a nie mógł. Czyli prawie, że nie chodzi. Hydraulika strasznie wolno. I to nie chodzi o to, że jest pozatykana albo olej przymarznięty, tylko chodzi o to, że najprawdopodobniej jest zatkany już filtr oleju w zbiorniku i on wtedy chodzi jak taki straszny anemik. Powolutku wszystko zaczyna bujać, tak więc zaraz będziemy rozkręcali go tutaj, bo tak się nie da robić. Filtr oleju mamy tutaj pod tą klapką, trzeba ją odkręcić, cyklopa przekręcić w jedną stronę, żeby było dojście. No i też spuścić trzeba część chociaż oleju tu od spodu z korka, ze zbiornika, nie z korka, korek trzeba odkręcić. Zaraz spuścimy olej, no i żeby wykręcić tamten filtr, to jest klucz albo 41, ale chyba 46, tam taki duży. Mamy już odkręconą pokrywę. Widać już ten filtr. Spuściłem 50 litrów oleju na razie. I jeszcze jest trochę za mało. Jeszcze z pół bańki będzie trzeba spuścić, żeby tam do tego nie wlatywało, do tej rury, jak odkręcimy filterek. I będzie trzeba go przemyć po prostu ropą w jakiejś miseczce, pędzelkiem wyczyścić. Można go rozkręcić też, ale no myślę, że nie będziemy. Zaraz zobaczę, jak to wygląda, jak go wyciągniemy. Więc mamy już spuszczony olej, uszykowałem miseczkę, rynienkę do umycia, pędzelek, trochę ropy w niej. Klucz tam jest 46, żeby to poluzować. No i zaraz będziemy wyciągali i go myli. Filterek wyciągnięty i jak on mógł tu działać? Pobierać sobie olej, skoro tu nawet jakieś słomy, cały zasypiony jest. Trzeba go zaraz umyć, tam rurka, czy olej do niej nie wlatywał, trzeba było trochę niżej spuścić. Zaraz będziemy go tutaj myli trochę. Tak prezentuje się oczyszczony filterek. No i zaraz będziemy go zakładali, lejemy olej, no i będzie jechane. Mamy już wlany olej, trochę się rozbumbolił, zapienił, ale jest już wlany. Teraz tylko przykręcić, powynosić klucze i bierzemy się za testy. Myślę, że już powinien teraz dużo szybciej, sprawniej to wszystko chodzić. Tak więc jesteśmy już na cyklopie. Teraz będę operował jedną ręką. Tak więc będzie to troszkę gorzej niż było, ale myślę, że troszkę damy radę to pokazać. Tak więc no cyklop po oczyszczeniu filtra zaczął troszkę lepiej chodzić i potem jak się jeszcze rozgrzał, to już całkiem, bo teraz którąś czwartą przyczepę wwieźliśmy, teraz piątą ładuję. Tak więc chodzi trochę lepiej, tyle że za blisko się tu ustawiłem i po prostu jedną ręką tak nie idzie, dwoma to idzie tak sprawnie, a o, jeszcze spadnie.